Szanowni Państwo, witamy w kolejnym spotkaniu ze skarbami muzealnego magazynu. Dzisiaj przed nami temat wyjątkowo sympatyczny, bo mi się. W prawie każdym domu jest właśnie taka pluszowa zabawka, a więc miś. Jest towarzyszem, czy był towarzyszem młodości większości z nas. Od dla przykładu również naszej muzealniczej młodości, bo ten największy miś tutaj spędził ze mną kawałek czasu. Jak widać, był dopieszczany, skoro stracił oczy i nos w trakcie zabawy. Ale wiecie Państwo, jak to mówią o nas muzealnikach, jak czegoś nie możemy znaleźć w domu, to pada hasło: idź do muzeum, twoje rzeczy już tam są. No i działa to w różnych przypadkach, również w misiach. Mamy bardzo piękną kolekcję zabawek. Większość z nich pochodzi z czasów PRL. I tak również jest w przypadku naszych misiów. Tutaj mamy 5 koleżków, każdy z nich pochodzi właśnie z tego okresu. Najstarszy z lat 60., a najmłodszy z lat 80. XX wieku. Niemniej historia zabawek tego typu jest nieco dłuższa, choć wcale nie tak długa, jakby się wydawało. Bo pierwsze misie powstały około 1903 roku. I tutaj trwa spór doktrynalny między Niemcami a Amerykanami. Amerykanie twierdzą, że to oni jako pierwsi wynaleźli misia. Niestety nie przetrwał żaden egzemplarz misia amerykańskiego sprzed 1903 roku. A takie zachowały się już w przypadku niemieckiej konkurencji. A dokładnie firmy pani Steve, która wypuściła właśnie prototyp takiej zabawki na rynek. Już wcześniej zajmowała się produkcją różnych pluszowych zwierzątek, natomiast nie było wśród nich misi. Dopiero jej bratanek wpadł na pomysł, że a może by spróbować oto takiej zabawki. I pomysł chwycił. W pierwszym roku sprzedało się ich zaledwie parę, ale w ciągu najbliższych 10 lat produkcja wzrosła do tego stopnia, że produkowano 950 tysięcy misiów rocznie, a więc olbrzymi sukces, który zresztą był potwierdzony na wielu różnego rodzaju targach zabawkarskich. Dodatkową promocją dla tej pluszowej zabawki było nadanie jej imienia od bardzo popularnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, od Teddy'ego Roosevelta. Otóż taka legenda mówi, że Teddy Roosevelt wybrał się na polowanie na niedźwiedzie i jako łaskawy pan, zamiast zastrzelić niedźwiedzia młodego, to go uratował. No i na jego cześć w związku z tym nazwano misia w Stanach Zjednoczonych Teddy. I rzeczywiście w języku angielskim mamy Teddy Bear. Jak wyglądały pierwsze misie pani Steve? Otóż różniły się trochę od tego, co mamy dzisiaj tutaj przed nami. Pierwsze misie bowiem, te oryginały niemieckie, miały dłuższy pyszczek niż te nasze misiaczki, wydłużony, długie łapki sięgające, kiedy siedziały do samej ziemi, na łapkach naszyte czarne niteczki imitujące pazurki i z tyłu na plecach charakterystyczny garb, taki zresztą jak występuje u młodych niedźwiadków. Były zatem bardziej podobne do pierwowzoru. Ich cechą charakterystyczną był też złoty klips w uchu, ewentualnie w misiach tej firmy po roku 1950 na obruszce montowano mały metalowy pyszczek misia. Czemu o tym mówię? Ano tak się składa, że misie są jak najbardziej przedmiotem kolekcjonerskim. Nie tylko towarzyszem młodości czy towarzyszem zabaw, ale podlegają bardzo poważnym prawom rynku i misie pani Steve z początku wieku osiągają horrendalne ceny, idące nawet w dziesiątkach tysięcy euro. Zatem jeśli komuś z Państwa gdzieś na strychu po prababci lub po babci zalega stary misiek niepozorny, ale za to ze złotym kolczykiem i podejrzanie długimi łapkami, to warto się mu przyjrzeć dłużej, bo może się okazać, że macie Państwo całkiem niezłą lokatę kapitału. Przyjrzyjmy się bliżej naszym tutaj koleżkom. Jak Państwo widzicie, większość z nich jest w dość typowej kolorystyce, od brązowych przez jasno-żółte umaszczenie, natomiast mamy tutaj jednego, który jest dość, powiedzmy, ekscentryczny, bo został uszyty z materiału w czerwono-zieloną kratkę. Co charakterystyczne dla naszych misiów, to to, że ich wypełnienie jest dość sztywne. To odróżnia misie, powiedzmy, kontynentalne od misiów angielskich.
typowe misie angielskie, bowiem są bardzo miękkie w dotyku i mają bardzo długą, kudłatą sierść, a więc po tym też można odróżnić, gdzie nasz zabytkowy egzemplarz misiaczka został wyprodukowany. Oczywiście to tylko jedna z wielu rodzajów zabawek, które posiadamy w naszych zbiorach, ale akurat wyjątkowo sympatyczna, bo chyba kojarząca się z dzieciństwem prawie każdego z nas.